Chciałbym właściwie na początku tylko przedstawić naszego gościa. Pan profesor Bogdan Chojnicki pracuje w Poznaniu. To już jest bardzo ważna rzecz, bo to jest bardzo cywilizowane miasto, więc do tego naszego dyskursu wprowadzi trochę rzeczywiście zdrowego rozsądku. I jest on bioklimatologiem. Ale dowiedziałem się niedawno od pana profesora, że skończył technikum leśne, w związku z czym kiedy się rozmawia z nim na tematy drzew, a w ogóle lasu, jest niebywale kompetentny, jak zresztą w wielu innych dziedzinach. Ja miałem przyjemność z panem profesorem już chyba dwukrotnie rozmawiać, w tym taką długą rozmowę przeprowadziliśmy w Radiu Tok FM na temat wpływu zalesień na bilans dwutlenku węgla. W tej chwili oddam panu profesorowi głos. Będzie to taka wstępna prezentacja, której tytuł jest dość złowróżbny, bo wygląda tak, jakby to było z seminarium z fizyki, takiej relatywistycznej. I tak na końcu będzie E równa się MC kwadrat, ale proszę się nie przerażać, będzie trochę tej fizyki rzeczywiście, bo ja tą prezentację już znam. Natomiast implikacje jak najbardziej praktyczne są z tego, co pan profesor będzie mówił, i będziemy się również tym zajmować zaraz po tym wykładzie, który mniej więcej będzie trwał 20 minut. Panie profesorze, the floor is yours. Dzień dobry, witam serdecznie. Bogdan Chojnicki, bardzo dziękuję panie doktorze, to już mnie tutaj pan przedstawił. Rzeczywiście temat może trochę przerażający, ale ja zachęcam do spojrzenia może czasami na temat przez może pryzmat takiego pewnego rodzaju językowego wprowadzenia raczej. Zachęcam trochę do. Znaczy, na całym wykładzie, czy w czasie całego mojego wykładu, ja będę zachęcał do patrzenia na rzeczywistość w trochę inny sposób. Znaczy, jako uczeń technikum leśnego, prawdę mówiąc, mocno się koncentrowałem na gatunkach zarówno zwierząt, jak i roślin. Ale szczerze powiedziawszy, jest to taka wiedza, która mnie bardzo interesuje. Natomiast idąc krok dalej, można fajnie obejrzeć, jak to wszystko razem funkcjonuje i zrozumienie przepływu masy i energii w środowisku, szczególnie w kontekście zmiany klimatu. Pozwólcie Państwo, że to przedstawię i spróbuję zaszczepić Was podobny sposób myślenia. Oprócz wiedzy takiej faktograficznej, która jest niezwykle ważna, żeby móc rozróżnić makolągwę od potrzosa, ja będę zachęcał do myślenia takiego systemowego. Dlatego ten tytuł trochę taki może pokręcony. W skrócie można powiedzieć tak, że gdybyśmy spojrzeli na. Ja mam nadzieję, że widać tą prezentację. Jeżeli byśmy spojrzeli na naszą planetę, to cała historia życia albo może wszelkiej maści procesów na tej planecie odbywa się w ten sposób, że energia, która dociera od Słońca do naszej planety, przepływa przez tą planetę, później ucieka. Natomiast to, co się dzieje w czasie, gdy ta energia przepływa przez system, to obrót materii. Ta materia kręci się w cyklu. Chciałoby się powiedzieć, że jest to jeden cykl, ale niestety tak nie jest. Jest to bardzo skomplikowana struktura różnych cykli. Ja tu może przedstawię taki cykl, który na pewno, znaczy, który przybliży sposób myślenia o przepływie energii i obrocie materii. Jeżeli spojrzymy sobie na ten schemat, to jest schemat, w którym opiszemy dwie rzeczy: energię od Słońca i akurat w tym przypadku dwutlenek węgla, ten, który znajduje się w atmosferze. Gdy założymy, że to kółko zielone to są tak zwani producenci, czyli te rośliny zielone, które potrafią produkować, tak nazywamy, mówimy, produkować powiedzmy żywność. Natomiast spróbujmy sobie nazwać to może inaczej, bo będą to organizmy, które pozyskują energię słoneczną, a równocześnie dzięki pozyskiwaniu dwutlenku węgla z atmosfery budują łańcuchy, najczęściej węglowodanów, które tworzą mieszaninę węgla i energii. Gdy sobie pomyślimy, że ci producenci produkują taką właśnie mieszaninę, coś, co my nazywamy pożywieniem albo substancjami odżywczymi, no to zobaczymy, że później te strumienie tej już masy i energii razem płyną częściowo do martwej masy materii organicznej, bo pamiętamy, że producenci podlegają
tak samo o bumieraniu, a częściowo też ten strumień w dużej mierze płynie do konsumentów. Konsumenci oczywiście jak najbardziej będą wykorzystywać tą energię w postaci no, zgromadzonej w tych substancjach, no i będą to wykorzystywać do dalszego funkcjonowania. Niezależnie od tego, czy mamy martwą materię organiczną, czy konsumentów, i tak tę masę, która zawiera wciąż energię, będą wykorzystywać reducenci. Co ciekawe, za każdym razem, gdy będziemy mieli do czynienia z procesem życiowym albo z rozkładem, energia będzie nam się wydzielać, tak jak na przykład rośliny funkcjonują, wydzielają czy wykorzystują energię do swojego funkcjonowania i oczywiście emitują dwutlenek węgla do atmosfery, o tym jeszcze troszkę później powiem. Konsumenci w swoim życiu, zresztą my jesteśmy dobrym przykładem, wydychamy dwutlenek węgla, wykorzystujemy energię z naszego jedzenia, a pozbywamy się dwutlenku węgla do atmosfery. Podobnie robią reducenci. Martwa masa organiczna nie ulega rozkładowi biologicznemu, to raczej robią reducenci, ale zwyczajnie ulega spalaniu i tu rzeczywiście dwutlenek węgla wraca z powrotem do atmosfery. No i oczywiście przy tym też jest wydzielana energia. Takim klasycznym przykładem spalania martwej materii organicznej będzie na przykład płonące torfowisko. Emituje dużą ilość ciepła, tej energii słonecznej, czy energii, która kiedyś była słoneczna, widzimy w procesie fotosyntezy, tak mniej więcej ona została związana. Ucieka to w postaci ciepła do atmosfery. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, gdy spojrzymy na ten schemat, to zobaczymy, że jest przepływająca energia. Ona wchodzi od strony Słońca, później ucieka w różnych elementach tego cyklu węglowego i dwutlenek węgla, który jest pochłaniany i później emitowany, krąży między atmosferą a tymi poszczególnymi elementami naszego ekosystemu. W ten sposób już widzimy, że rzeczywiście ten poprzedni schemat, w którym przepływająca energia obraca nam materią, jest bardzo sensowny. I rzeczywiście, gdy spojrzymy później na cały układ energetyczny Ziemi, to bardzo podobnie w zasadzie on funkcjonuje i rozumienie tego procesu przepływu energii i obrotu materii w zasadzie wiele rzeczy nam tłumaczy. Nim jeszcze pójdziemy dalej, czy wrócimy do obrotu materii pod wpływem przepływającej energii, to chciałbym zwrócić uwagę na ten proces, który generalnie dość powszechnie jest opisywany, efekt szklarniowy, bo o ile rzeczywiście tu na powierzchni Ziemi znajdują się organizmy, które wykorzystują tą energię, to pamiętamy, że gro energii to strumień słoneczny, który przepływa nam przez atmosferę. On jest pochłaniany przez powierzchnię, później powierzchnia Ziemi go wypromieniowuje, ale w troszkę inny sposób, to jest inny typ promieniowania. No i oczywiście to promieniowanie potrafi być pochłaniane przez gazy szklarniowe w atmosferze. Mamy w ten sposób do czynienia znowu z przepływem energii, wchodzi energia w postaci promieniowania do systemu i wychodzi. Natomiast to, co stoi na drodze zarówno wchodzącego promieniowania, jak i wychodzącego, to atmosfera i parametry fizyczne, które na przykład gazy szklarniowe potrafią bardzo ładnie pochłaniać dwutlenek, to promieniowanie. No w ten sposób energia, która wypływa nam z powrotem w przestrzeń kosmiczną, ona jakby troszeczkę dłużej przebywa w systemie, powodując podniesienie temperatury. Już intuicyjnie wyczuwamy, że dodając do tego układu atmosferycznego dodatkowe porcje gazu, czujemy, że on będzie lepiej pochłaniał to promieniowanie ziemskie, a tym samym atmosfera będzie robiła się coraz cieplejsza. Ciekawe jest to, że te gazy, jest ich całkiem sporo, które dodajemy w ramach naszego funkcjonowania, czy funkcjonowania naszych gospodarek, czy w ogóle funkcjonowania ludzkości. One różnie oddziałują na atmosferę. Są takie, które skutecznie wychładzają atmosferę i są też takie, które bardzo skutecznie ogrzewają tą atmosferę. Tu chciałbym zwrócić uwagę na pewien taki modelowy eksperyment. Gdybyśmy dodali emisję dwutlenku węgla, tą, którą wyemitowała ludzkość w 2008 roku, to zobaczymy, że dwutlenek węgla, on ogrzewa tą atmosferę i oddziałuje bardzo długo na tym ogrzewaniem, bo i po 80 latach widać, że ten zdeponowany dwutlenek węgla jeszcze wywołuje
ocieplenie. Równocześnie, gdy spojrzymy na dwutlenek siarki, który został wyemitowany, on bardzo ładnie ochładza nam atmosferę, z tym, że trzeba zauważyć, że jego oddziaływanie bardzo szybko maleje. Z prostej przyczyny są procesy, które wymywają ten dwutlenek węgla, przepraszam, dwutlenek siarki z atmosfery. Dwutlenek węgla nie jest tak łatwy do usunięcia. Ja tu z atmosfery. Dlatego o tym mówię, bo my często, gdy często mówimy, szczególnie w kontekście zmian, które zachodzą, o pojęciu zrównoważonego rozwoju. Czyli takim rozwoju, który ma zostawić tę planetę w sposób nietknięty dla następnych pokoleń. Krótko mówiąc, chcemy żyć na tej planecie, ale chcemy ją wykorzystywać w taki sposób, żeby następne pokolenie żyło mniej więcej w tych samych warunkach. I tu ten przykład emisji, szczególnie tego dwutlenku węgla, ale nie tylko, bo i podtlenku azotu jest bardzo wyraźny. On bardzo długo oddziałuje na rzeczywistość, co oznacza, że my tak naprawdę, emitując dzisiaj dwutlenek węgla, jeszcze przez następne 80 lat zostawiamy ślad w środowisku. No i tutaj bardzo trudno powiedzieć jest o czymś, co określamy zrównoważonym rozwojem. I teraz oczywiście pojęcie wymuszenia radiacyjnego, tylko chwilę się na nim zatrzymam. Umówmy się, że jeżeli dodaję jakiegoś czynnika do atmosfery, a robi się z tego powodu cieplej, krótko mówiąc, więcej energii zostaje w tym systemie, to nazwiemy to wymuszeniem radiacyjnym dodatnim. Jeżeli jest wymuszenie radiacyjne ujemne, czyli dodaję jakiegoś czynnika, który ochładza mi cały system, no to będzie to wymuszenie radiacyjne negatywne działające na nasz system atmosfera Ziemia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że naukowcy policzyli, to jest tabela z raportu IPCC, które czynniki oddziaływały w jaki sposób na atmosferę od 1750 roku. Dlaczego 1750 roku? To jest mniej więcej moment, w którym James Watt wynajduje maszynę parową. Ważny moment w naszym życiu, bo pamiętamy, że do tego czasu większość prac wykonywanych było ręcznie przez człowieka, przez zwierzęta domowe, no i oczywiście w niektórych przypadkach na przykład młyny wodne czy młyny wiatrowe zwane wiatrakami, no w tym momencie one wykonywały jakąś dodatkową pracę, ale maszyna parowa zupełnie zmienia nasz krajobraz, bo my de facto zaczynamy myśleć w kategoriach nie pracy ręcznej, a pracy przy pomocy maszyn. Zmienia to nasze społeczeństwo absolutnie. Między innymi zyskujemy więcej czasu, ale też pojawia się więcej czasu dla siebie, więcej czasu wolnego, ale też się pojawia problem związany z na przykład z kapitałem. Nagle może się okazać, że właściciel kilku maszyn posiada kapitał, a praca ręczna, która była kiedyś użyteczna, wydaje się bezużyteczna. Pojawiają się duże, wielkie w zasadzie pytania dotyczące społeczeństw i to generuje całą masę zmian. No a na początku, w zasadzie, gdy pomyślimy o tych gwałtownych zmianach, to pojawia się maszyna parowa, która jest w stanie wykonać pracę, którą wcześniej musieli wykonywać głównie ludzie czy też zwierzęta. Oczywiście okazuje się, że nie każdy element, który pojawił się wraz z człowiekiem od 1750 roku, sprawił, że atmosfera się robiła cieplejsza, ale trzeba powiedzieć, że ta grupa gazów, które utrzymują się w atmosferze krótko żyjące i te długie żyjące, one w większości oddziałują w taki sposób, że ogrzewają nam atmosferę. Oczywiście numer jeden jest dwutlenek węgla, dlatego warto o nim pamiętać i dlatego gdy we wszelkich dyskusjach takich publicznych warto się skupić na właśnie tym gazie, szczególnie że licząc już nie od 1750 roku, tylko od 1980 roku, troszkę inna perspektywa czasowa, zobaczymy, że w zasadzie dwutlenek węgla jest numer jeden, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób człowiek sprawia, że atmosfera robi się cieplejsza. Tu oczywiście Państwu raczej chyba nie muszę przedstawiać gwałtownych wzrostów zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, czy też pewnego rodzaju historii otworzonej na 800 tysięcy lat wstecz, w którym widać, że Ziemia znajduje się w stanie względnej równowagi pod względem stężenia dwutlenku węgla, a w zasadzie ostatnie lata sprawiły, że on nam wystrzelił poza wszelkim
poza wszelki margines. Jeszcze niedawno była dyskusja na temat wzrostu stężenia, dziś praktycznie twierdzono, że jest to tylko kolejne wahnięcie, dzisiaj już praktycznie nikt w ten sposób nie mówi, bo absolutnie ta wartość wyskoczyła nam poza zakres, który wcześniej znaliśmy. Podobnie dzieje się z metanem, jego stężenie na początku rośnie powoli, później coraz bardziej gwałtownie. Tu dodam, że źródłem metanu w atmosferze są oczywiście uprawy ryżowe, ale także no, bydło, zwierzęta gospodarskie w swoich żołądkach fermentują to pożywienie i powodują, że metan dostaje się do atmosfery. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tak zwane GWP, czyli Global Warming Potential. To jest równoważnik dwutlenku węgla. Gdy spojrzymy na metan, okaże się, że emisja kilograma metanu odpowiada emisji 28 kilogramów dwutlenku węgla. Gdybyśmy liczyli oddziaływanie na atmosferę w jakiejś perspektywie czasowej, na przykład 100 lat. Trzecim takim gazem, o którym tylko wspomnę, to oczywiście jest podtlenek azotu, taki gaz, który wydziela się w dużej mierze z powodu tego, że musimy nawozić swoje ziemie. Dzięki temu rosną uprawy, dzięki temu jesteśmy w stanie się wyżywić. Stężenia są maleńkie tego gazu. Widzimy, że wzrost jego jest gwałtowny, no bo jesteśmy w fazie pewnie ostatniej fazie rewolucji agrarnej, czyli takiej rewolucji rolniczej. Stosujemy coraz więcej nawozów sztucznych i tak będziemy musieli to robić, bo jest nas na ziemi coraz więcej, ale chciałbym zwrócić uwagę też na GWP. Wyemitowanie 1 kg podtlenku azotu do atmosfery to 265 kg dwutlenku węgla. Naprawdę bardzo duża różnica. Krótko mówiąc, gdy staniemy przed wyborem, z jakiego sektora naszej aktywności powinniśmy zredukować emisję gazów szklarniowych, rolnictwo będzie ostatnie, bo wiadomo, że musimy mieć co jeść, natomiast absolutnie będzie bardzo poważny problem, żeby w ogóle zmienić oddziaływanie rolnictwa na klimat. Takimi elementem, które się pojawiły wraz z człowiekiem, one były wcześniej, to aerozole, takie bardzo małe cząsteczki, które w naturalny sposób unoszą się w powietrzu. My w większości ich nie widzimy. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć samej cząsteczki, natomiast jesteśmy w stanie zobaczyć czasami efekt występowania. No tu takim przykładem jest zachód słońca. Czasami, gdy zakurzone na przykład powietrze z nad kontynentu azjatyckiego pojawia się nad naszymi głowami, okazuje się, że zachody słońca mają zupełnie inny kolor i to wynika z faktu, że w powietrzu unoszą się różne cząsteczki. One mogą być pochodzenia mineralnego, zwykły pył, na przykład stepowy. Mogą też być organiczne, naturalne, typu dym, ale powiedzmy z jakichś naturalnych pożarów, czy też pyłki roślin, ale też można powiedzieć, że człowiek produkuje bardzo dużo różnego rodzaju aerozoli, między innymi dym też wynikający z zapalania, wszelkiej maści pyły oraz popioły. No i oczywiście te aerozole, które najczęściej spotykamy w miastach, to kolejny raz pył, powiem, dym czy taka sadza, bardzo drobne cząsteczki sadzy wylatujące z rur wydechowych naszych samochodów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że aerozole my w pewnym sensie, no, przez to, że są niewidoczne, my długi czas może nawet je troszeczkę ignorowaliśmy, natomiast one potrafią bardzo mocno po pierwsze zmienić przejrzystość atmosfery, mogą sprawiać, że w inny sposób promieniowanie przenika przez atmosferę, ale co ciekawe jeszcze działają, bo to jest to takie bezpośrednie oddziaływanie, mogą też oddziaływać wtórnie, takim przykładem jest modyfikacja na przykład fizyki chmur. Może ja tylko podam jedną z modyfikacji, proszę spojrzeć na zwykłą chmurę. Ona zawiera dość duże krople wody, jest stosunkowo ciemna, bo odbija, bo duże krople wody, w tych dużych kroplach wody promieniowanie grzęźnie, nie odbija się, więc my ją widzimy jako chmurę bardzo ciemną. Gdy dodamy cząsteczek aerozoli, sprowokujemy lepszą kondensację i cała populacja tych kropelek wody zmieni nam się
z dużych na z kilkunastu, powiedzmy, dużych na kilkaset małych. To oczywiście sprawi, że kropelki, ta chmura cała stanie się o wiele jaśniejsza. No i oczywiście chmury w ten sposób będą oddziaływać na bilans promieniowania Ziemi, stając się bardziej jaśniejsze. Tu absolutnie widzimy, że aerozole działają zarówno w bezpośredni, jak i w niebezpośredni sposób. Pozwólcie Państwo, że ja ominę jeszcze inne oddziaływania, ale troszeczkę może mało czasu. Później jak ktoś zada pytania, to chętnie odpowiem. No i takim przykładem aerozolu, który bardzo mocno wychładzał system ziemski, no są wszelkiej maści aerozole powstające na bazie dwutlenku siarki. One promują powstawanie chmur, ale sam aerozol jeszcze ma takie właściwości, że bardzo ładnie odbija promieniowanie słoneczne, powodując niedocieranie promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. Oczywiście to oddziaływanie jest subtelne, na oko tego nie stwierdzimy, natomiast jedno jest pewne, że tego typu aerozole ochładzały i ochładzają atmosferę. Mówiąc obrazowo, redukują ilość energii dostępnej w środowisku. To też takim przykładem fajnym znowu oddziaływania w drugą stronę jest tak zwany black carbon, czyli drobinki węgla. Tu są te drobinki węgla, które lądują na powierzchni śniegu. Widzimy, że one działają ogrzewająco, jeżeli chodzi o klimat, bo z jednej strony śnieg, który bardzo dobrze odbija promieniowanie, nie pozwala na to, żeby energia słoneczna zostawała w systemie, tylko sprawia, że energia słoneczna jest odbita z powrotem w przestrzeń kosmiczną, robi się coraz ciemniejszy, czyli ta jego zdolność do odbicia, my na to mówimy albedo, spada. Równocześnie też występujące cząsteczki czarnego węgla, one sprawiają, że śnieg znika. Jego życie, jego występowanie, długość, czas występowania jest po prostu krótszy. To też sprawia, że nasza planeta robi się ciemniejsza. Od razu, gdy stwierdzamy ciemniejsza, to też mówimy większa ilość energii pozostająca w systemie. Specjalnie dałem tu jeszcze taki jeden element, który określamy mianem contrails. Opowiada się często o contrails w kontekście różnego rodzaju teorii spiskowych. One są często bardzo zabawne. Ale trzeba powiedzieć tak, że contrails, czyli te smugi kondensacyjne pozostające po samolotach, to widzimy, że potrafią sprowokować powstawanie naprawdę dużych połaci chmur typu cirrus. One są w stanie lekko ogrzewać cały system. No to wynika z faktu, że mielibyśmy sytuację, w której atmosfera byłaby czysta. Tak jak dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, nie mamy za bardzo lotów nad Polską. Praktycznie rzecz biorąc, w bezchmurny dzień widzimy, atmosfera nie jest pocięta smugami kondensacyjnymi. To oddziaływanie dodatkowe wynikające z istnienia smug kondensacyjnych jest zdecydowanie mniejsze. Tak nawiasem mówiąc, ta fajna teoria spiskowa, która mówi, że rząd światowy właśnie zasiewa atmosferę, żebyśmy się tak mocno nie rozmnażali, no teraz będzie miała pożywkę, bo po tej kwarantannie, którą wszyscy przeżywamy na całym świecie, na pewno pojawi się będzie odbicie w postaci większej ilości narodzin dzieci, no i miłośnicy teorii spiskowej będą mieli potwierdzenie, że już jest, że tak powiem, dobrze, bo rzeczywiście smugi zniknęły z powierzchni nieba i w ten sposób pojawiło się więcej dzieci. No to mniej więcej jest podobna teoria jak to, że bociany przynoszą dzieci mniej więcej z tego samego gatunku. Warto o tym pamiętać. Pewna informacja, o której warto pamiętać, od 1750 roku my powiększyliśmy przynajmniej czterokrotnie powierzchnię upraw rolniczych. I oczywiście w zasadzie dobiliśmy już głową do sufitu upraw rolniczych więcej, czy ziemi uprawnej więcej na naszej kuli ziemskiej nie ma. To sprawia, że ta gospodarka rolna będzie już tylko intensyfikowana na powierzchni. Te miejsca, w których się wycina lasy i uprawia, nie wiem, palmy na olej palmowy albo
jakieś takie uprawy bananowe często polegają na dewastacji środowiska, one nie mają nic wspólnego z rolnictwem, tylko polegają na po prostu na takiej klasycznej rabunkowej gospodarce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy spojrzymy, to już też troszeczkę na oko, gdy spojrzymy na dwa elementy krajobrazu, las, a obok pole, to zobaczymy, że las jest elementem ciemniejszym niż pole. Tak na oko. Nie mówimy teraz o świeżości zieleni, tylko raczej o tym, że w lesie jednak promieniowanie słoneczne, czy od powierzchni lasu promieniowanie słoneczne odbija się słabiej. Widzimy, że to promieniowanie słoneczne no, grzęźnie bardziej w tej strukturze i to sprawia, że gdy spojrzymy na albedo, czyli na zdolność do odbicia promieniowania słonecznego, albedo lasów jest troszeczkę mniejsze niż upraw. No to oczywiście domyślamy się, że w ten sposób zmiana sposobu użytkowania z terenów leśnych na tereny rolnicze sprawia, że atmosfera czy powierzchnia ziemi jest tak modyfikowana, że wywołuje nam to ujemne wymuszenie radiacyjne, czyli mniej energii w systemie. Warto o tym pamiętać, że nie wszystkie działania człowieka oddziałują w jednym kierunku. My nie tylko sprawiamy, że atmosfera robi się ciemniejsza. Niestety potężne emisje gazów szklarniowych do atmosfery sprawiają, że oddziałujemy koniec końców w jednym kierunku, w tym pozytywnym i tak niestety to wygląda. Ostatni czynnik, który często też opowiada, o którym często się opowiada też w naszych mediach, czyli słońce. Mówi się, że słońce rządzi klimatem i to prawda, z tym, że problem polega na tym, że słońce de facto ostatnimi czasy jego aktywność mocno spada. I tu w tym przypadku może tego nie widać. Tutaj akurat mamy aktywności słońca od 1913 roku, ale gdy spojrzymy od lat 80., to aktywność słoneczna mocno spada. Natomiast patrząc długofalowo od 1750 roku, nieznacznie ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi nam przyrosła, ilość energii od strony Słońca. Czyli rzeczywiście jest tak, że Słońce oddziałuje na klimat. W długim dystansie czasowym można powiedzieć, że sprawiło, że jest cieplej, a w krótkim dystansie czasowym, licząc od lat 80., obserwujemy spadek aktywności. Ja chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na tym wykresie na jedną rzecz. Mamy rok 2020, w 2019 zaliczyliśmy minimum słoneczne, teraz de facto aktywność słoneczna powinna nam wzrastać, a mamy rekordowe temperatury zarówno latem, jak i zimą. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to w nawiązaniu do tej zmiany klimatu, ale też do ekosystemu, chcę powiedzieć tak, rośliny, które rosną na polach czy też w lasach, one generalnie to są organizmy, krótko mówiąc pozyskują energię słoneczną za dnia, ale de facto funkcjonując, niezależnie od tego, czy jest to noc czy dzień, emitują dwutlenek węgla. Warto o tym pamiętać w kontekście tego strumienia, który będziemy obserwować, emitującego dwutlenek węgla. Ja się tym generalnie najczęściej zajmuję. Warto zauważyć, że w przypadku dnia oczywiście pojawi się nam pochłanianie dwutlenku węgla i większe oddychanie. My na emisję mówimy oddychanie. Koniec końców jest taki, że ekosystemy pochłaniają netto dwutlenek węgla. Oczywiście pojawia się pytanie, jak to zmierzyć i tym w zasadzie najbardziej się zajmuję. Trzeba powiedzieć, że jest kilka metod. Jedna z nich to metoda kowariancji wirów. Ona zakłada, że powietrze przelatujące nad polem ono formuje takie bąble, które my nazywamy wirki i oczywiście obserwując każdy wirek z osobna, tutaj taki przykład, jesteśmy w stanie zmierzyć, ile tak naprawdę substancji, na przykład dwutlenku węgla czy pary wodnej, przychodzi czy też wychodzi do atmosfery. Oczywiście tych bąbli, my na nie będziemy mówić wiry, jest cała masa, po prostu trzeba mieć szybkie i dokładne urządzenie, które jest w stanie to zmierzyć. To takie zdjęcie naszego systemu z 2002 roku nad lasem w Brytyjskiej Kolumbii, żeby tylko Państwu pokazać, jak super to urządzenie jest i na ile jesteśmy w stanie zobaczyć coś, co jest niewidzialne dla naszego oka, to proszę zwrócić uwagę na ten zapis. To są podmuchy wiatru. Jeżeli wartości są dodatnie, to znaczy, że wiatr wieje do góry, to bardzo subtelny podmuch wiatru. Proszę zwrócić uwagę,
to powietrze, które unosi się do góry, stężenie dwutlenku węgla w tym bąblu powietrza jest małe, stężenie pary wodnej jest duże i temperatura jest duża, co oznacza, że właśnie mamy do czynienia z bąblem powietrza, który oderwał się od powierzchni lasu, z którego rośliny wyjadły dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy, ale do którego rośliny w procesie parowania dostarczyły parę wodną, który ogrzał się od ciepłych roślin. Rzeczywiście jest szansa na to, że obserwujemy przy pomocy czegoś takiego fotosyntezę, czy raczej pewien bilans netto pochłaniania dwutlenku węgla. To jest system kowarencyjny na naszym torfowisku. Od 2004 roku ten system pracuje, obserwując bąbel po bąblu, mówiąc obrazowo, i wymianę dwutlenku węgla. Drugą taką techniką, której często używamy, ona się używa na mniejszej skali, to technika komorowa. Zamykamy cząsteczki powietrza w komorze, no i oczywiście, gdy mamy do czynienia z procesem fotosyntezy, to stężenie na przykład dwutlenku węgla nam spada i tempo tego spadku jest zależne od intensywności procesu fotosyntezy. Koniec końców jest taki, że przy pomocy tego metody możemy określić zarówno, znaczy przy pomocy tych metod, możemy określić zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla ekosystemu. I tu wrócimy do tego schematu, który Państwu na początku wspominałem. Na osi poziomej jest energia, która wnika do ekosystemu. Ona powoduje, że pochłanianie dwutlenku węgla jest coraz mocniejsze, ale pamiętamy, że cały ekosystem działa w troszkę inny sposób niż, znaczy nieliniowo. Na początku zdolność do pochłaniania rośnie wraz z dodawaniem energii do systemu, natomiast później ta zdolność się stabilizuje. Ekosystem w cudzysłowie łapie taką troszkę zadyszkę. Te pomiary znajdują się na całym kontynencie, ale też i w świecie. W zasadzie dwie stacje, które wciąż funkcjonują, obserwując tę wymianę dwutlenku węgla, to Tuczno niedaleko Piły i Rzecin niedaleko Wronek. W zasadzie te stacje na bieżąco monitorują wymianę dwutlenku węgla. Prosił mnie doktor Kostka o to, żebym powiedział troszeczkę na temat tego, czym się zajmuję. A teraz dziękuję za uwagę i pewnie i wracam już, bo zdaje się, że przesadziłem z czasem. Absolutnie nie przesadził pan. Chciałem tylko dodać w odniesieniu do tych obrazków z terenu, że pan profesor mi zwrócił uwagę, iż gdyby ktoś z was chciał przeżyć przygodę intelektualną prawdziwą i rzeczywiście otrzeć się o prawdziwą naukę, to przypuszczalnie znalazłaby się praca jakaś tam właśnie, żeby na tych torfowiskach jemu w tych badaniach pomóc. Jeżeli ktoś taki wyraziłby zamiar, no to oczywiście proszę się z panem profesorem kontaktować. Ja mam pytanie pierwsze z zakresu, tak mi się wydaje, takiego political fiction. Przejdźmy zupełnie na inne pole. Mianowicie, jest rok 2030 albo 35 i zdesperowane kraje takie jak Bangladesz, Indie, Indonezja odczuwają naprawdę już w konkretny sposób wzrost temperatury i postanawiają się zabrać za geoinżynierię. Wspomniał pan o jednym z tych czynników, który ma ujemne wymuszenie radiacyjne, czyli o siarczanach, dwutlenku siarki generalnie. Mówi się o tym, że można by na dużej wysokości, w stratosferze, przy pomocy samolotów latających na wysokości mniej więcej 20 km, systematycznie rozpylać ten dwutlenek siarki, być może spalać w silniku stałą siarkę tak, żeby dwutlenek się rozprzestrzeniał i że to przy odpowiednio dużej flocie regularnie latających takich samolotów mogłoby po kilku latach rzeczywiście doprowadzić do obniżenia temperatury. Oczywiście skutki mogą być różne, jak pan to widzi, czy możemy stanąć wobec takiego wyzwania, że rzeczywiście nie zdążymy obniżyć emisji dwutlenku węgla i trzeba będzie się zabrać za aktywną obniżkę temperatury w postaci właśnie takich działań. W sumie to niewiele już mam teraz do powiedzenia po tym, co pan powiedział, bo de facto rzeczywiście ja mam znaczy duże obawy, że tym się skończy ta cała historia. Bo rzeczywiście jest tak, że gdy spoglądamy na budżety węglowe, te, które są przedstawiane, bo naukowcy mniej więcej już wiedzą, ile możemy wyprodukować dwutlenku węgla, żeby zatrzymać
czy nie przekroczyć pewnych niebezpiecznych barier typu 1,5 czy 2 stopnie Celsjusza na powierzchni Ziemi. I wszystko na to wskazuje, że niekoniecznie, niekoniecznie wszystkie kraje są chętne. My jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od dwutlenku węgla, od emisji dwutlenku węgla. Szczególnie Polska jest tym naprawdę doskonałym przykładem. My jesteśmy absolutnie w cisłej czołówce, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla na jednostkę energii, na przykład elektrycznej wyprodukowanej. Jesteśmy na drugim miejscu na świecie, no to już jest ścisła czołówka. Na pudle, na pierwszym miejscu jest Republika Południowej Afryki. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy się nie opamiętamy, to rzeczywiście ta geoinżynieria zacznie być no, taką jedyną ścieżką. I z geoinżynierią niestety jest taki problem, że po pierwsze, ja jestem zdania, że jeżeli nie trzeba, to nie należy aż tak mocno ingerować w atmosferę. No chociaż już emisja tak olbrzymich ilości gazów szklarniowych, ona już jest ingerencją, tylko że udajemy, że nie wiemy, o co chodzi. Natomiast trzeba powiedzieć, że dwutlenek węgla, że ta działalność związana z geoinżynierią, no ma pewne istnieją pewne zagrożenia. My rzeczywiście obniżając temperaturę, no też troszkę zaburzamy, przynajmniej przez chwilę, system czy cykl wodny. Ja wspomniałem tu o cyklu węglowym w kontekście tej przepływającej energii, która napędza ten cykl węglowy. On rzeczywiście się kręci, w cudzysłowie, dzięki większej ilości, czy dzięki przepływającej energii, ale trzeba powiedzieć, że identycznie zachowuje się woda. Ona też jest tak, że im większa ilość energii, tym mamy większą ilość wody w atmosferze i mamy większą ilość wody w atmosferze, tym większa szansa na opad. Co oczywiście obserwujemy też w Polsce, bo mamy coraz wyższe opady, subtelnie one rosną, ale są realizowane wtedy, kiedy my tych opadów nie tyle nie potrzebujemy, co nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Mówię teraz o ulewach na przykład letnich, które spadają i sprawiają, że szybko uciekają, ta woda szybko ucieka z krajobrazu. Emisja dużych ilości cząsteczek do stratosfery, bo o tym mówimy, cząsteczek dwutlenku siarki, ona zwolni cykl hydrologiczny. Mamy na to dowody przynajmniej w dwóch momentach. Pierwszy to jest 1991 rok, emisja Pinatubo, czy ta wybuch Pinatubo. To nie jest największy wybuch, jaki ludzkość zanotowała, ale to jest wystarczający wybuch, żeby obniżyć temperaturę o 0,5 stopnia Celsjusza. Jednak już wiemy, że w wielu miejscach po prostu zrobiło się bardziej sucho. Natomiast to, co wiemy, to co znamy, to już to wybuch wulkanu Tambora. On obniżył temperaturę równocześnie, to znaczy obniżył bardzo gwałtownie temperaturę. W niektórych miejscach wiemy, że temperatura spadła na to 3-4 stopnie średnio, to jest olbrzymia ilość, czy olbrzymia wartość. Natomiast wiemy też, że na przykład zaburzył, te pyły zaburzyły cyrkulację monsunową w Indiach, niedaleko miejsca wybuchu. To sprawiło, że na początku pojawiła się susza, która bardzo mocno dopiekła Hindusom, też mieszkańcom Bangladeszu, bo to ten sam proces, a później pojawiły się potężne opady, więc to kombinowanie przy systemie klimatycznym Ziemi, ja jednak jestem zdania, że chyba warto, albo nawet nie chyba warto, tylko należy pierw zapobiegać. Dopiero później będziemy kombinować i myśleć, jak to zmienić. Aczkolwiek z fizycznego punktu widzenia rzeczywiście emisja dwutlenku siarki do atmosfery i ochłodzenie systemu atmosferycznego jest możliwe. Ale ktoś tutaj przy okazji od razu pyta się na czacie, czy mógłby pan dokładniej wytłumaczyć, w jaki sposób, może ogólnie aerozole, ale w tym przypadku właśnie dwutlenek siarki wpływa na to ewentualne zmniejszenie ilości opadów? Czy zaburzenie? Okay. Znaczy to jak już Państwu mogę też podać pewien patent. Słuchając na temat wybuchów, na temat erupcji wulkanicznych, gdy słuchamy o erupcji wulkanicznej, to w zasadzie mamy łatwy sposób na rozróżnienie między tym, czy wulkan będzie miał wpływ na klimat, czy nie.
bo żeby sobie mniej więcej opisać, jak wulkan funkcjonuje, znaczy większość z nas wie, jak widział przynajmniej w telewizji, jak wulkan wybucha, on umieszcza całą masę pyłów w atmosferze. Z tym, że jeżeli umieszcza to w troposferze, czyli na wysokości do powiedzmy 12, może 15 kilometrów, czyli w tej troposferze, czyli tej atmosferze, której my używamy na co dzień, po szczycie której latają samoloty te liniowe, transportowe, na dalekie odległości, to tam pojawiają się chmury w tej troposferze, co oznacza, że do cząsteczek wyemitowanych przez nasz wulkan, prędzej czy później przyłączą się cząsteczki wody, sprawią, że powstanie chmura i ten proces nam wymyje, w cudzysłowie, cząsteczki wyemitowane przez wulkan. Problem pojawia się wtedy, gdy wulkan wybucha bardzo mocno. Wspomniany Pinatubo, Krakatau, Tambora, wtedy masa wybuchu jest przenoszona wyżej, do stratosfery. I tam już nie ma takiego procesu klasycznego wymywania, czyli cząsteczki unoszą się tam w powietrzu, opadają oczywiście, ale tylko i wyłącznie ten opad wynika tylko i wyłącznie z siły grawitacji. Że są to maleńkie cząsteczki, to zajmuje im to jakiś czas, że tak powiem, przesunięcie się ze stratosfery do troposfery, a tam już procesy zwykłe wymywania w postaci deszczu zadziałają i je wyniosą. Dlaczego teraz te cząsteczki są takie ważne? Bo one często przypominają, znowu powiem dość, użyję takiego języka bardzo, że tak powiem, bliskiego przeciętnemu mieszkańcowi naszej planety. Te cząsteczki wyglądają jak małe lusterka. One unosząc się w powietrzu bardzo skutecznie odbijają szczególnie promieniowanie krótkofalowe słoneczne. To oznacza, że one, że to tak jakbyśmy dosypali odrobiny lusterek do jakiejś masy powietrza. Ta masa powietrza zacznie odbijać mi promieniowanie i oczywiście promieniowanie będzie zwracać w kierunku w kosmos. I to zredukuje ilość dostarczanej energii poniżej. To nie jest oddziaływanie, które jesteśmy w stanie gołym okiem oszacować. Gdy w 1991 roku wybuchł Pinatubo, to większość z nas, w zasadzie no, wszyscy, nie byliśmy w stanie oszacować, że spadła subtelnie dopływająca ilość energii do systemu klimatycznego. Ta subtelna zmiana polegała na tym, że zmniejszyła się ilość dopływającej energii na poziomie 3 watów na metr kwadratowy. Ja dodam tylko, że cała średnia energia docierająca do granicy atmosfery Ziemi to jest 340 watów, więc ta zmiana była bardzo subtelna, ale wystarczyła do tego, żeby przez 1,5 roku temperatura była niższa 0,5 stopnia. Dlatego jakby jest to sposób na wychłodzenie atmosfery, ale równocześnie, jak mówiłem już wcześniej, ja tego sposobu bym unikał, dopóki nie będziemy naprawdę zmuszeni do takiego działania. A mam nadzieję, że wytłumaczyłem więcej, na czym fizyka oddziaływania tych cząsteczek siarczanowych działa. Ale myślę, że nie tylko ja, ale tutaj widzę, że niektórzy ze słuchaczy również chcieliby wrócić do slajdu ostatniego, dotyczącego Słońca i aktywności Słońca. Jeżeli to byłaby taka możliwość, byłbym bardzo wdzięczny, bo nie do końca chyba wszyscy zrozumieliśmy, jaka jest ogólnie tendencja, czy zniżkowa, czy zwyżkowa i w jakiej perspektywie czasowej. Dobrze, już właśnie to dobrze, bo rzeczywiście spiesząc się, prawdę mówiąc, chciałem maksymalnie, że tak powiem, Przedostatni. Chciałem dotrzeć do celu, bo mi się to włączył dzwonek, ale jeżeli mamy czas na to i ochotę, żeby na ten temat porozmawiać, to ja może przedstawię. Dużo się mówi właśnie na ten temat. Są dyskutanci, którzy twierdzą, że wszystko i tak, albo większa część tych zmian jest wynikiem zmian aktywności Słońca. Widzę, że ta zmiana nie jest taka prosta, nie jest ani plus, ani minus, więc może parę słów na ten temat. Właśnie, to dobrze, że w zasadzie wracamy do tego zagadnienia, bo szczerze powiedziawszy, to jest takie zagadnienie, z którym ja się często borykam w dyskusjach. Rzeczywiście jest tak, że Słońce jako gwiazda
ono jest źródłem energii i w zasadzie cała energia, łącznie z tą, którą my wykorzystujemy do życia, bo już nie wspomnę o żarówkach, ona tak naprawdę pochodzi od Słońca. Czyli rzeczywiście jest tak, że Bóg Słońca, Ra, który, że tak powiem, którego wielbili już nawet Egipcjanie, no intuicyjnie ludzie wyczuwają, że Słońce ma znaczenie. Z fizycznego punktu widzenia jest dokładnie tak samo. Rzeczywiście oddziaływanie energii, czy oddziaływanie Słońca na klimat jest. Natomiast o czym warto pamiętać? Słońce wraz z upływającym czasem, ono się wypala, z tym, że gdy mówimy o wypalaniu, nie wiem, zapałki, to wiemy, że ona z czasem gaśnie. Natomiast w przypadku Słońca ten proces jakby trochę działa w odwrotnym kierunku. Mamy do czynienia z fuzją termojądrową i tak naprawdę Słońce grzeje coraz mocniej. I rzeczywiście jest tak, że wraz z wypalaniem się materii słonecznej w procesie fuzji termojądrowej wzrasta ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi. I to jest od 1750 roku, można powiedzieć, że ten maleńki dodatni strumień, który tu się pojawił, bo to trzeba też powiedzieć, że to nie, że to Słońce się nie wypala w trybie takim bardzo pilnym. Proszę pamiętać, że Słońce jeszcze przed sobą ma przynajmniej pewnie 2 miliardy lat życia, także to nie jest też tak, że ono, mamy do czynienia z jakimś takim gwałtownym spalaniem. Jest na tyle duże, ciężkie, że ten proces jeszcze będzie bardzo długo trwał. Natomiast ważne jest to, że licząc od 1750 roku widzimy, że jest dodatkowa porcja energii w systemie, ale jak ją policzymy w postaci wymuszenia radiacyjnego, czyli dodatkowej porcji energii w systemie, to jest naprawdę ona jest nieznaczna. Natomiast gdybyśmy skrócili czas rozważań, to jest tabela z z pomierzonymi oddziaływaniami poszczególnych czynników od okresu czy od momentu, kiedy powstaje maszyna parowa. Gdy skrócimy te rozważania do okresu od 1980 roku, czyli mniej więcej od czasów, które możemy powiedzieć jakieś, nie wiem, nowoczesności powszechnej, tak, może tak to nazwijmy. Gdy skrócimy ten dystans i spojrzymy na aktywność słoneczną, to zobaczymy, że aktywność słoneczna od 80 roku, mniej więcej tyle, tu będziemy mieli gdzieś 80 rok, ona de facto ma tendencje spadkowe. Co to oznacza? No oznacza tyle, że gdybyśmy spojrzeli na tablicę z okresu 1980-2011, ja taką tablicę mogę wyciągnąć, bo mam ją gdzieś niedaleko, to okaże się, że tak naprawdę Słońce, ten słupek tutaj, który patrząc z perspektywy od 1750 roku jest dodatni, patrząc z perspektywy od 1980 roku jest ujemny. Ta aktywność słoneczna, ona sprawia, że tak naprawdę Słońce nie tyle sprawiło, że jest cieplej, licząc od 80 roku, a że jest chłodniej. Dlatego mówiąc w kontekście cykli poszczególnych, my wiemy, że cykle, te aktywności słonecznej my liczymy na bazie liczenia plam słonecznych. Wiemy, że takich cykli obserwujemy, znaczy kończymy obserwację 24 cyklu. Wiemy, że te cykle mniej więcej mają około 11-12 lat, czyli w zasadzie mamy ponad 200, właściwie blisko 300 lat obserwacji. Słońce zachowuje się w różny sposób. W 60-tych latach na przykład wykazywało się większą aktywnością, jednakowoż teraz ta aktywność ona maleje. I gdybyśmy liczyli od 1980 roku, okazałoby się, że de facto Słońce sprawiło, że powierzchnia zostaje wychłodzona. Teraz ta ostatnia uwaga, którą poczyniłem na prędce, jest mniej więcej taka. Jeżeli w 2019 roku zanotowaliśmy najcieplejszy rok w historii Polski, bo to jest pewne, jeżeli przełom 2019 i 2020 to najcieplejsza zima w historii Polski, w historii obserwacji od 1880 roku w Polsce,
a Słońce znajduje się w dołku swojej aktywności, bo właśnie kończy się 24 cykl i to w najbliższych 6,5 roku, jeżeli wróci to Słońce do swojego cyklu, no przez ostatnie 24 razy, przez ostatnie 300 lat tak robiło, to ono jeszcze doda dodatkową porcję energii i w zasadzie, no niestety trzeba się liczyć z tym, że będzie cieplej, bo no oczywiście później po tych 6,5-7 latach, czy powiedzmy po 6,5 latach, będziemy mieli oczywiście spadek aktywności słonecznej, ale warto o tym pamiętać, że my tak naprawdę już mamy, jest już bardzo ciepło, a jesteśmy w dnie cyklu. Także jak ktoś opowiada czasami, że Słońce to i tak w zasadzie wszystkim rządzi, no to ma rację, bo to rzeczywiście jest tak, że energię sterujemy przez zmiany parametrów fizycznych atmosfery, my zmieniamy ilość energii w systemie. To jest prawda. Natomiast gdy mówisz, że w zasadzie wszystko zależy od Słońca, to już niestety się myli, bo my wiemy, że od Słońca, że zmiana obecnie aktywności słonecznej sprawia, że tak naprawdę Słońce jest w minimum, czyli raczej negatywnie oddziałuje na rzeczywistość, czy na nasz bilans cieplny. Czyli należy się spodziewać, że gdy ruszy Słońce ze swoją aktywnością, to praktycznie rzecz biorąc doda kolejną porcję energii niezbędną do realizacji. Aha, no to chyba nawet trafiłem. To jest 1980 rok i proszę bardzo, aktywność słoneczna jest dokładnie ujemna. Ona wywołuje ujemne wymuszenie radiacyjne, a numer jeden w historii wymuszenia radiacyjne od 1980 roku to jest dwutlenek węgla. Dlatego tak dużo hałasu o to, żeby zredukować dwutlenek węgla jako czynnik powodujący to wymuszenie radiacyjne dodatnie. Zawsze tak zwana pupa z tyłu, to znaczy i tak się nie obędzie bez radykalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Nie, w tym nie kontekście... ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Znaczy, panie profesorze, my możemy, przepraszam, panie doktorze, my możemy oczywiście wierzyć w cud, tego nam nikt nie zabrania. Wszyscy mamy tendencję do tego, żeby wierzyć w cud, ale na obecny stan wiedzy, to co wiemy na temat fizyki klimatu, chyba że znajdziemy jakiś nowy proces. Być może on jest. Na razie go nie widać. Od kilkudziesięciu, żeby nie powiedzieć od kilkuset lat tego procesu nie widzimy, ale jeżeli mówimy o emisji gazów szklarniowych do atmosfery, to jeżeli z tym nie zrobimy żadnej zmiany, to no nie ma opcji. Fizyka nam po prostu zwolnienia nie da. To przepraszam za porównanie, bo możliwe, że trochę brutalne, ale to nie jest wirus. On nie po dwóch latach, gdy się nie wypali, powiedzmy, nie zainfekuje odpowiedniej ilości ludzi, którzy wytworzą przeciwciała na niego, bo to jest jakaś gra biologiczna, to po pewnym czasie, powiedzmy, on, jego oddziaływanie na naszą rzeczywistość będzie inne, bardziej łagodne. Natomiast w przypadku fizyki atmosfery, no po prostu ja, szczerze powiedziawszy, jak to mówię, to nawet nie jako człowieka, to niekoniecznie napawa optymizmem, bo ja sam widzę, że to nie jest dobra wiadomość, ale to tak naprawdę jest szklarnia i atmosfera to nie jest taka olbrzymia masa powietrza, w której w zasadzie nie ma żadnego, że człowiek w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Często słyszę te opowieści typu my jesteśmy maleńcy, a cała planeta jest taka wielka i w zasadzie możemy robić co chcemy. No niestety nie, no tego się nie da w ten sposób. Ja miałem jedno pytanie przygotowane i widzę, że chyba ktoś też zahaczył o to. Można powiedzieć tak, zejdźmy na Ziemię, na ostatnie pytanie, zejdźmy dosłownie na Ziemię i zadajmy pytanie, jak to na naszym podwórku wygląda i na przykład pytają się często ludzie, jak to wygląda w kontekście sadzenia drzew, zachowywania pokrywy leśnej, a już w szczególności pomysłu na przykład tak zwanych leśnych gospodarstw węglowych. Czy to w ogóle ma jakiś sens, czy to jest skala, która w ogóle jest do porównania z tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednich punktach? No tu w dużej mierze wszystko zależy od tego,
jak my spojrzymy na emisję. Bo teraz tak, jeżeli sobie wyobrazimy, że 1/3 Polski jest pokryta lasem, to jest tak, że ten las rocznie jest w stanie pochłonąć, na dziś możemy powiedzieć, około 30-35 milionów ton dwutlenku węgla. Gdybyśmy z niego nic nie wycinali, to w zasadzie byłoby tak, że moglibyśmy w ciągu roku, zakładając, że status quo jest teraz, że chcemy utrzymać status quo teraz, moglibyśmy wyemitować 35 milionów ton. Natomiast my emitujemy jako Polska około 340 milionów ton. Więc my emitujemy 10 razy więcej. I teraz ktoś powie, w zasadzie to wytnijmy las, bo i tak to nie ma żadnego znaczenia. No nie tak, bo przede wszystkim każde drzewo naprawdę jest zbiornikiem węgla. Ono rzeczywiście wychwytuje dwutlenek węgla z atmosfery. I dla mnie zaskakujące były na przykład zmiany w prawie, że można było wycinać, gdzie się da, jak się da, ile się chce. To było kompletnie dla mnie niezrozumiałe, bo my de facto pewien zbiornik węgla w roku, chyba jeżeli dobrze pamiętam, 2016, uwolniliśmy bez żadnego wyraźnego powodu, bo w wielu miejscach na przykład cięto drzewa tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć pewność, że te działki, że tę działkę, jak będę chciał przekształcić pod na przykład, nie wiem, budowę, to ja będę mógł to zrobić, bo nie będą znajdowały się tam elementy chronione, więc wycinano wręcz na zapas. Czyli de facto ten zbiornik węgla, on został uwolniony. Teraz słyszę, że się sadzi drzewa i jakby tak. Sama osoby, które jeszcze kiedyś mówiły, że drzewa można wycinać, bo najważniejsza jest własność prywatna, teraz dzisiaj opowiada mi dokładnie odwrotną historię i to są te same osoby. Kompletnie nie rozumiem, dla mnie to jest tak silny dysonans poznawczy, ale wracając do pojawienia się, do pochłaniania dwutlenku węgla. Każde z tych drzew, nawet jeżeli rośnie gdziekolwiek, ono naprawdę jest zbiornikiem dwutlenku węgla. Ale żeby powiedzieć więcej, oprócz tego ma jeszcze inne ważne funkcje do spełnienia. My powinniśmy pamiętać o tym, że rośliny, szczególnie te głęboko korzeniące, one mają więcej niż tylko jedną funkcję, pochłanianie dwutlenku węgla. My jesteśmy na spotkaniu pracowni na rzecz wszystkich istot. Często koncentrujemy swoją uwagę na biologii czy na bioróżnorodności, niezwykle ważnej, wartościowej rzeczy. Natomiast trzeba pamiętać, że każdy z naszych, każda na przykład zadrzewienie albo każde drzewo posadzone i rosnące, ono też jest pompą wodną. Ja wspominałem o tym cyklu hydrologicznym i o jego relacji z ilością, z energią przepływającą przez środowisko. Ale trzeba pamiętać, że tak, jeżeli zestawimy sobie dwie powierzchnie, jedna to będzie powierzchnia leśna, a obok druga betonowa, spadnie na tę powierzchnię ta sama ilość wody w postaci deszczu, na przykład letni deszcz nawalny, potężna masa wody, która sprawia, że nagle pojawia się w krajobrazie olbrzymia ilość wody, to nie muszę nikomu tłumaczyć, czujemy nawet intuicyjnie, że woda z tej powierzchni wybetonowanej odpłynie gwałtownie do rzeki, wywoła stan wezbraniowy, być może nawet powódź, natomiast ta woda, która spadła na, spada na powierzchnię lasu, ona raz jest przytrzymywana, dwa, powoli sobie odcieka do naszego odpływu, czyli nie ma wysokiego stanu, jest ta woda stabilizowana w samym odpływie. Natomiast co jest ważniejsze nawet w tym, bo my o tym w ogóle nie dyskutujemy, tu często zupełnie o tym nie pamiętamy, że te rośliny, one są w stanie odparować tą wodę z powrotem do atmosfery. Co to oznacza? Że ona może znowu spaść w postaci deszczu w innym miejscu. To jest niezwykle ważna rzecz, bo ja powiem tylko tyle, że w Poznaniu, gdybyśmy wzięli 100 kropel deszczu, to 40 kropel wyparowało gdzieś po drodze. 60 kropel jest powiedzmy z morza, a 40 wyparowało gdzieś po drodze, więc tworząc elementy parujące krajobrazu, tutaj absolutnie drzewa i krzewy głęboko korzeniące, one de facto promują większą ilość opadów. To jest dopiero rzecz niesamowita. Rozmawialiśmy o tym, pamiętam, kiedy była mowa o lesie amazońskim, o lesie tropikalnym i zauważyliśmy, każdy to wie, że wycinanie lasów powoduje
wysuszanie klimatu i być może później, kiedy już się przekroczy jakiś punkt krytyczny i nie będzie tych lasów wystarczająco dużo, te drzewa, znaczy te deszcze nie spadną już. Nie będzie możliwości odtworzenia puszczy, która była. To nie jest takie proste, że jeżeli się porzuci, to ona wyrośnie z powrotem. Samo istnienie tego kompleksu leśnego wielkiego powoduje deszcze i ta woda wraca kilkukrotnie, jak pan świetnie kiedyś wielokrotnie mówił. Tak, właśnie ja do tego zmierzam, bo my musimy pamiętać o tym, że tak, możemy dzisiaj sobie myśleć w kategorii wyciąć wszystko i zrobić płaską powierzchnię, na której, nie wiem, zrobimy uprawę rolniczą albo cokolwiek, cokolwiek. I myślimy, że w zasadzie, że ten krajobraz ma tylko, że on tylko wygląda. Gdy dołożymy do tego organizmy żywe, to oczywiście jest bioróżnorodność, ale ktoś powie, dobrze, to zbudujemy budki dla ptaków i coś tam, i one jakoś tam zaadaptują. Okej, w porządku, powiedzmy, że organizmy żywe są w stanie zaadaptować, chociaż szczerze powiedziawszy wiemy, że nie we wszystkich przypadkach. Natomiast w przypadku procesów fizycznych to jakby występowanie wszelkiego maści zadrzewień, lasów, ono ma jeszcze dodatkową wartość związaną z tym właśnie oddziaływaniem na mikroklimat, my mówimy, ale tak naprawdę na cykl hydrologiczny, czyli na to, co fundamentalnie jakby jest podstawą funkcjonowania w zasadzie wszystkiego. I to wszystko jakby wynika z faktu, że cała roślinność, jej obecność, ta duża szczególnie, ona modyfikuje bilans energetyczny. I w tym oczywiście jest wplątany oczywiście dwutlenek węgla, który rośliny są w stanie pochłaniać, są w stanie w swoich organizmach, że tak powiem, umieszczać, ale także trzeba dodać od razu w glebie, bo powstanie lasu to też modyfikacja tej zawartości węgla w glebie, czyli i też stabilizacja węgla w glebie. To jest kolejna jakby dyskusja na temat tego, w jaki sposób może to funkcjonować. Dobra, może jest jakiś... Oczywiście moglibyśmy... Jest pan świetnym mówcą i naprawdę ja mogę pana słuchać godzinami, ale myślę, że Alan, nasz redaktor... Alanie, czy jesteś? Dzień dobry. Dzień dobry. Któryś ze słuchaczy. Redaktor dyżurny Alan Weiss, ma głos w takim razie. Dobrze, zatem ja przejdę do trybu pytań, można wpisywać. Widziałem, że już tam niektórzy wpisywali wcześniej, nie jestem w stanie wrócić do nich tak szybko, więc jeżeli ktoś pamięta te pytania, to prosiłbym zaraz o wpisywanie. Ja tylko zmienię na pytania. To jest tryb pytań. Tu na ekranie głównym będzie się pojawiało pytanie. I teraz tak. Tu jest, proszę bardzo, nasz bardzo, bardzo aktywny tryb zadawania pytań. Profesor Piotr Skubała, aktywny na naszym webinarze, a też autor pierwszego webinaru, pierwszy prezenter. Jak pan profesor, jest pan profesor często obecny w mediach, informując o zagrożeniach. Jakie są pana zdaniem przyczyny zbiorowego ignorowania kryzysu klimatycznego w sferze publicznej? Jak pan ocenia rolę mediów w informowaniu o kryzysie klimatycznym? Znaczy, to jest doskonałe pytanie, ale ja się wielokrotnie na ten temat zastanawiałem, muszę powiedzieć, i chyba znam odpowiedź. Zmiana klimatu, ona jest rozmieniana na drobne, mówiąc tak obrazowo, przez postrzeganie chwilowych stanów. Ona jest bardzo powolna i my swoimi takimi sensorami codziennymi jednak bardzo, bardzo mam poważny kłopot z perspektywą długofalową. Teraz, gdy pojawia się wirus i wiemy, że na przykład w perspektywie 2 tygodni możemy po prostu od niego zginąć, to wydaje nam się zupełnie niebezpieczne. Natomiast gdy zestawimy to na przykład ze smogiem, który no, zabija co roku ludzi, no to już smog, gdy rozmawia się z jedną osobą, wydaje się mało bezpieczny. Natomiast ta zmiana klimatu, którą obserwujemy, no niestety jest tak rozciągnięta w czasie, że my ulegamy takiemu wrażeniu, że się zaadaptujemy. Mam też, znaczy w zasadzie
szczególnie, nie wiem, no, może nie szczególnie, ale ludzie mają nawet przysłowia typu jakoś to było, jakoś to jest, jakoś to będzie, które skutecznie chronią nas przed taką obawą o długofalowe zmiany, albo przynajmniej emocjonalnie nas trzymają w pewnym sensie szyku, gdy myślimy o długofalowych zmianach. Natomiast no, trzeba powiedzieć tak, że no, o tym po prostu trzeba mówić, bo nic innego nie pozostaje. Ja muszę powiedzieć, że media ja oceniam całkiem dobrze, jeżeli chodzi o informowanie, chociaż myślę, że czasami wśród, że tak powiem, niektórych redaktorów pojawia się ochota do tego, żeby poszukiwać bardziej pozytywnych przekazów niż negatywnych. Ja szczerze powiedziawszy nie lubię negatywnych przekazów, ale jak czasami mówię coś, to nagle na koniec okazuje się, że opowiadam coś, co nie napawa optymizmem, ale jakoś tak nie ciężko jest w stanie, znaczy szukam jakichś pozytywów, jest ich jakoś tak mało, natomiast ja myślę o czymś innym, że czasami próbuję się filtrować te informacje w taki sposób, że na przykład zmianę klimatu postrzega się jako szansę, no ale tych głosów jest coraz mniej, to muszę też powiedzieć, że coraz mniej jest takich historii typu będzie cieplej, to będą lepiej rosły rośliny, no bo jeżeli nawet z leśnikami w dyskusjach fajnie to wygląda, że leśnicy też wiedzą, że cieplej nie oznacza wcale, że las będzie lepiej rósł, bo jest potężne wydzielanie po suszu, tutaj w wielkopolskich lasach jest to już bardzo mocno widoczne, pojawiają się kolejne szkodniki, które atakują nie dlatego, że są takie mocne, tylko dlatego, że las po prostu słabnie pod wpływem na przykład braku wody. Wszyscy drżą oczywiście o zagrożenie pożarowe, bo brak wody, a w połączeniu z wysoką temperaturą w krajobrazie wywołuje absolutnie wzrost zagrożenia pożarowego. Ja tylko dodam, że to zagrożenie ocenia się na podstawie, no, w uproszczeniu dwóch parametrów. Wilgotności z ściółki, przez ostatnie 30 dni spadło pewnie w Wielkopolsce spadło 2-3 mm deszczu, czyli ściółka jest totalnie wysuszona i temperatura, więc jak się pojawia wysoka temperatura i sucha ściółka, to zagrożenie pożarowe jest absolutnie bardzo, bardzo wyraźne. I w niektórych miejscach już to takie przekonanie o tym, że będzie cieplej, to będziemy więcej jeździć na wakacje, po prostu ono zaczyna mijać. Bałtyk nie będzie od tego od wzrostu o 2-3 stopnie nie będzie bardzo o wiele cieplejszy, nie będzie Saint-Tropez nad Bałtykiem, co gorsza, Bałtyk przez to, że jest morzem takim odciętym od tego ogólnego oceanu, jest po prostu, zamienia się w śmierdzącą bryję, no, jest po prostu wyższa temperatura, rośnie coraz bardziej ta strefa beztlenowa przydenna, no, organizmy, które tam żyją, wzbogacane o biogeny, które spływają no, w dużej mierze no, Wisłą. One oczywiście się mają bardzo dobrze, ale ta kombinacja ona wcale nie sprawi, że Bałtyk to będzie Morze Śródziemne. Tu w wielu miejscach no niestety trudno, aż trudno to powiedzieć, ale komunikować trzeba rzeczy negatywne i w zasadzie tylko na powtarzaniu można liczyć, że czy w oparciu o powtórzenia i takie codzienne doświadczenia różnych ludzi możemy liczyć na właściwy przekaz czy na właściwą komunikację zmiany klimatu. Tylko tyle, bo że to nie dotrze za pierwszym i za dziesiątym razem, to jestem przekonany. Ja muszę powiedzieć trochę troszkę rozbudowując odpowiedź od profesora Skubały, ja bym chciał powiedzieć, że ja do teraz się zastanawiam, jak komunikować bioróżnorodność. Bo to jest intuicyjnie, wszyscy czujemy, że to jest niezwykle ważna rzecz, bioróżnorodność. Ale jak w erze w zasadzie końcówki rewolucji agrarnej, tak by można było powiedzieć, jak wytłumaczyć komuś, kto całe życie wybijał wszystko, co było na polu, a przeszkadzało mu w produkcji, jak wytłumaczyć, że inne organizmy powinny tu z nami przebywać. Jest, no, przyznam szczerze, że mam duży problem, bo nawet rozmawiamy gdzieś z kolegami, w jaki sposób opowiedzieć historię bioróżnorodności, żeby ona stała się wartościowa dla przeciętnego człowieka. Mam poważny problem, a jednocześnie intuicyjnie czuję, że to jest niezwykle ważny element naszej rzeczywistości, bo
my absolutnie w tym rozpędzie naszym dzisiejszym modyfikujemy atmosferę i co do tego nie ma wątpliwości, chociaż niektórzy jeszcze twierdzą, że w zasadzie nic się nie dzieje, natomiast absolutnie modyfikujemy krajobraz, zamieniając wszystko w użytki rolnicze i spychając wszystko w taką kategorię dobrze uporządkowany krajobraz rolniczy. To trochę w nawiązaniu do wykładu pana profesora sprzed, zdaje się, 2 tygodni, kiedy w zasadzie to znikanie organizmów z krajobrazu, ja wciąż widzę docelowy schemat krajobrazu, że wszędzie będzie po prostu pole uprawne, bo w zasadzie wszystko na to, znaczy wszyscy przyklaskują temu, bo jest nas coraz więcej, trzeba produkować coraz więcej żywności, no i a jest bardzo trudno jakby zaszczepić w przeciętnym człowieku jednak przekonanie, że bioróżnorodność jest wartością i to taką wartością, którą możemy stracić bezpowrotnie. Dziękuję bardzo. Ja siebie wyłączyłem kamerkę, ale mnie słychać zapewne, więc przejdę do kolejnego pytania. To pytanie zadaje imiennik Piotra Skubały, również Piotr. Co pan profesor sądzi o tak zwanej neutralności emisyjnej, zeroemisyjności wykorzystania biomasy, bioenergii, szczególnie leśnej, w produkcji energii? Coraz więcej kontrowersji na ten temat pojawia się. Wydaje się, że nie jest to droga do redukcji emisji, a ich zwiększenia. Tymczasem na slajdzie z Components of Radioactive Forcing, Biomass Burning, ma zaznaczone działanie redukcyjne. Czy chodzi tu tylko o emisję pyłów, aerozoli działających in minus w atmosferze? Czy jest tu uwzględniona cała emisja, powiedzmy netto, wycięcie, spalanie, transport, etc.? Pytanie w kontekście również celu na rok 2050. Neutralność emisyjna i wykorzystania bioenergii jako OZE. To znaczy, to tak, po pierwsze ten biomass burning, to jest w tej tabelce jest tylko opisany fakt, że emitując drobinki aerozolowe w ramach spalania biomasy, my rzeczywiście wywołujemy ujemne wymuszenie radiacyjne. Z tym, że żebyśmy mieli jasność, bo to często można w tej tabelce, tą tabelkę można tak zinterpretować, że wystarczy wyciąć wszystkie lasy i praktycznie rzecz biorąc zmodyfikujemy na przykład albedo w taki sposób, że ochłodzimy system. Ale trzeba pamiętać, że to wycięcie na przykład lasów powoduje przyrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Czyli de facto w tym samym tym schemacie te czynniki są podzielone, żeby opisać fizykę poszczególnych komponentów. Natomiast jeżeli byśmy wzięli i powiedzieli, palenie biomasy nam poprawi wymuszenie radiacyjne, to będzie poważny błąd, bo pamiętamy o emisji. Wracając do zeroemisyjności lasów, ja mam też poważny problem ze zrozumieniem tego, bo to 30-35 milionów ton CO2 pochłaniania przez lasy, to w zasadzie jest wartość, która jest imponująca. Natomiast absolutnie nie wiem, bo teraz tak, trzeba powiedzieć, że lasy polskie tyle pochłaniają, natomiast gdy liczymy, ile są, na jakim poziomie są wycinane, to trzeba powiedzieć, że z tych 30-35 milionów ton, przynajmniej 20 w obecnym stanie, a wcześniej troszeczkę mniej, jest wywożone z tego lasu w postaci produktu. Więc jeżeli tak jest, to oznacza tyle, że my tak naprawdę te 20 milionów umieszczamy w jakichś produktach. Jeżeli to na przykład jest wykorzystywane na opał, to my nie umieszczamy w produktach, tylko w ciągu powiedzmy roku, najdalej 5 czy nawet 7, powiedzmy, jeżeli ktoś ma takie stare drewno w domu, wysyłamy ten dwutlenek węgla z powrotem w przestrzeń. Natomiast gdy mówimy o wykorzystaniu przemysłowym, to pytanie jest, jak długo żyje mebel, w cudzysłowie, jak długo żyje deska konstrukcyjna, jak długo żyje na przykład więźba dachowa. I to są w zasadzie te momenty, w których rzeczywiście możemy myśleć o jakimś oddziaływaniu. Dlatego wpisany jest las jako ten element łagodzący krajobraz, czy łagodzący to oddziaływanie emisyjne dwutlenku węgla. Być może dlatego, że troszkę dlatego, że
no warto promować w pewnym sensie powierzchnię. Natomiast bym powiedział, co do liczenia tego, w jaki sposób ten dwutlenek węgla, w jakiej ilości jest pochłaniany i co się dalej z nim dzieje, no to ja mam szczerze też dużo wątpliwości. Nie znam odpowiedzi na pytanie. Wtrącę się jednym słowem, też rozmawialiśmy i też pan profesor wspomniał o tym, że gdyby teoretycznie wycinać drzewa, a później zatapiać je na dnie oceanu i przy czymś jeszcze tam przygnieść i by tam na tym dnie rowu mariańskiego na przykład leżało, no to byłby rzeczywiście efektywny sposób na wychwytywanie dwutlenku węgla na stałe. Ale nawet drewniane kościółki, no powiedzmy, żyją kilkaset lat, a później te i tak najczęściej płoną w wyniku pożaru. Znaczy ja mam dokładnie, znaczy to jest to, ja nawet mi jest trudno o tym mówić czasami, bo rzeczywiście jedyny sposób, żeby sensownie wykorzystać pochłanianie lasu, to jest przywrócenie procesu węglotwórczego. Proces węglotwórczy jest z pewnej perspektywy banalnie prosty. Wycinasz drzewo i wrzucasz do wody, koniec, kropka. Szukam tylko ochotników, po pierwsze ekonomistów, którzy powiedzą, że tak się powinno robić, po drugie meblarzy, którzy powiedzą, że rzeczywiście warto wrzucić drewno do wody, nie trzeba z tego zrobić drewna. No i po trzecie też powiem ludzi, którzy zajmują się ochroną środowiska, bo ja nie wiem, czy że tak powiem w towarzystwie, że tak powiem miłośników świata żywego, jest duża ilość osób, która uzna za sensowne wrzucanie drewna do wody. No, zbiornik wodny z drewnem, no, można sobie wyobrazić na przykład jezioro pełne drewna, no to jest metoda na przechowywanie tego drewna, ale no, nie ma co ukrywać, no, gwałtowna ingerencja w środowisko, więc z tej perspektywy też, znaczy ja uważam, to jest jedyny sposób sensowny, który można uznać, że działa, to wyrzucanie drewna do morza. Wszystkie inne sposoby są taką metodą na przeczekanie i w zasadzie prędzej czy później ten dwutlenek węgla wróci do atmosfery. Dziękujemy. To ja tutaj mam pytanie teraz, które rozwiewał pan wątpliwości, czy nawiązywał pan do pewnego mitu powtarzanego o chemtrails. To tu jest pytanie z kolei o inżynierię atmosferyczną. Czy obecnie istnieje już jakaś inżynieria atmosferyczna? Media o niej nieraz piszą w kontekście pewnie Chin, Rosji. Tak nie mam, że pan Darek tutaj miał to na myśli. Znaczy, ja powiem szczerze, nie znam. Znaczy tak, dla mnie chemtrails jest zwyczajnym objawem przelatującego samolotu. Jeżeli dobrze pamiętam, wilgotność taka liczona tam wysoko na 11-12 kilometrach, na których porusza się samolot, jest na poziomie 150-170%. Krótko mówiąc, mamy do czynienia tam z przechłodzoną parą. Samolot przelatujący przez taką smugę powietrza, on generuje olbrzymie ilości tych właśnie aerozoli, tych drobinek niewidocznych w spalinach, do których przylegają cząsteczki pary wodne, zamienia się to wszystko w kryształki lodu, tworząc strukturę, to chmury, takie powiedział typowo antropogenicznej. Natomiast ja bym powiedział, inżynieria atmosferyczna, no pewnie zasiewanie chmur, to jest już inżynieria atmosferyczna. Rzeczywiście od czasu do czasu, jak ktoś chce sobie zrobić bezchmurny dzień, bo jest jakaś rocznica, to coś takiego wyczynia. Nie jest to tania rzecz. Ja troszkę mam obawy, jeżeli chodzi o zasiewanie chmur, bo chyba na temat chemtrails jest to trudno cokolwiek mówić, to są tak duże, no nie wiem, to jest tak trudne dla mnie jako do naukowca do zaakceptowania, że istnieje jakiś rząd centralny, który stosuje chemtrails i zasiewa ziemię chemtrails. No chociażby gdy, jak już tak, jak zaczynamy o tym mówić, to jest taki, to w zasadzie przekazem takiej spiskowej teorii jest to, że mają się ludzie od tego mniej rozmnażać. To proszę mi powiedzieć, dlaczego nad Afryką latające samoloty albo nad Stanami Zjednoczonymi, zdaje się, że około kilkudziesięciu tysięcy przypadków dziennie, sprawia, że mamy tam dodatni przyrost naturalny, a w Polsce, w którym pewnie tych przypadków dziennie jest około 2000,
mamy ujemne, to po prostu aż boli ta cała teoria chemtrails. Naprawdę bardzo boli, bo rzeczywiście można dużo takich historii opowiadać. Ja muszę powiedzieć, że to jest naturalne, że my wszyscy potrzebujemy pewnych bajek o świecie, pewnych mitów, które sprawiają, że pojawiają się siły większe niż siły fizyki, które zarządzają światem. I to nam też daje pewne poczucie bezpieczeństwa, bo nagle czuwa nad nami rząd wielki, który, że tak powiem, zasiewa nam chmury, ale ja osobiście uważam, że żeby trzymać się jak najbardziej z dala. W książkach fantastyczno-naukowych jak najbardziej, natomiast odradzałbym taki sposób myślenia mitologiczny, bo on się często kończy na że tak powiem, ruchach antyszczepionkowych, przepraszam. Można mieć różne zdanie na ten temat, ale dziś w erze koronawirusa chyba już widać, jak wygląda świat bez tylko jednej szczepionki. Jednej. Można sobie wyobrazić więcej, brak więcej, większej ilości. Dobrze, mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Jasne, dziękujemy. I tu jest kolejne pytanie, tym razem Konrad pyta o rolę lasów w sekwestracji węgla. Czy lasy naturalne, rezerwaty, ścisłe parki narodowe pochłaniają więcej CO2? Czy jest to efekt trwały, tak zwany trwający przez bardzo długi czas, rzędu stuleci? Czy zalesienia terenów rolniczych mają sens? Czy w warunkach polskich ma to sens i jakikolwiek efekt? Kurczę, fajne pytanie, bardzo dziękuję, bo szczerze powiedziawszy, nawet wczoraj gdzieś dyskutowaliśmy na ten temat, tą sprawę i powiem tak, po pierwsze te pomiary, bo ja Państwu pokazywałem tą metodę kowariancji wirów, gdy obserwujemy bąble dwutlenku węgla unoszące się to do góry, to na dół i pewną wymianę tą gazową ze środowiskiem. Te pomiary nad lasami się toczą już w zasadzie od lat 90. A praktycznie rzecz biorąc, najdłuższy pomiar jest nad lasem na świecie. Taki ciągły pomiar, zarówno latem, jak i zimą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że taka metaanaliza przeprowadzona pewnie pod koniec 2000, pierwszej dekady lat 2000, znaczy lat 2000, sprawiła, że widać ewidentnie, że nawet bardzo stare drzewostany, nie mówię tu o lesie 100-120 lat, bo tak się utarło u nas w historii opowiadać o tym, że las ma fazę juwenalną i terminalną. Wymieszano trochę pojęcia ekonomiczne, które mówią, że im starszy las, tym coraz trudniej zdobyć właściwy produkt, który będzie można przerobić na deski. Nazwano to fazą terminalną, ale z perspektywy pomiarów, tych właśnie, o których mówię, metodą kowariancji wirów, okazuje się, że las może mieć 300-400 lat i spokojnie pochłaniać dwutlenek węgla. Nie robi tego oczywiście w tak intensywny sposób, jak młody las, bo to wiadomo, on rośnie, ale pamiętamy, że my często patrząc na las, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na kawałku drewna zwanym pniem. Ale las oprócz tego jest całą strukturą i ta cała struktura w zasadzie zawiera węgiel. I ja jestem dużym orędownikiem odsuwania dużych połaci terenów leśnych od jakiegokolwiek użytkowania ekonomicznego, bo one z tej perspektywy pochłaniacza dwutlenku węgla, bo może nie są perfekcyjne, ale proszę pamiętać, że tam już olbrzymia ilość dwutlenku węgla w nich zalega. To jest taki dobry magazyn dwutlenku węgla. Równocześnie mamy sytuację, w której na bazie tego właśnie węgla może tworzyć się cała bioróżnorodność, bo my mówimy węgiel, ale tak naprawdę to są związki węglowe, które zawierają w sobie energię i wszelkie maści, konsumenci, reducenci, oni tam sobie mogą całkiem dobrze na bazie tej właśnie energii zgromadzonej w tym środowisku, w środowisku funkcjonować. I tu z tej perspektywy ja naprawdę popieram wydzielanie dużych połaci lasów i po prostu utrzymywanie ich z dala od produkcji takiej leśnej. Natomiast nie ma co ukrywać, oczywiście to jest zawsze jakiś kompromis, bo jednak przeważająca większość to będą lasy gospodarcze, czyli te, które my używamy. No i tu trzeba będzie się zastanowić, jak gospodarka leśna najmniej, żeby jak najmniej modyfikowała bilans węgla i rzeczywiście
później to moim zdaniem najtrudniejsze zagadnienie, co z produktem drewnem, drzewnym, żeby mieć pewność, że to, co pochłonęliśmy, ono jest gdzieś w jakiś sposób zatrzymywane. Jeżeli chodzi o tereny zalesienia terenów rolniczych, tu trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Mi się bardzo podoba pomysł zalesienia terenów rolniczych, z tym, że musimy pamiętać, że tak, po pierwsze absolutnie pochłanianie na terenach porolnych jest, na początku bardzo małe, później skutecznie robi się coraz większe. Zalesiać jest warto, natomiast proszę pamiętać, że zalesianie będzie w Polsce coraz słabsze, bo grunty porolne grunty porolne z definicji są wcześniej rolne, co oznacza, że można używać do produkcji żywności. Jeżeli zwiększa nam się liczba ludzi na naszej planecie, to absolutnie musimy się liczyć z tym, że uprawy rolnicze będą w imię humanizmu zwykłego, będą promowane i one będą konkurować z lasem. Ja proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz, być może troszeczkę nam to umyka. 30% zalesienie w Polsce to nie jest tylko i wyłącznie miłość do przyrody i miłość do lasów tych, którzy te lasy sadzą. To tak naprawdę jest pewna gra między wydajnością z hektara rolniczą a potrzebami żywnościowymi. Bo proszę pamiętać, że gdyby dzisiaj nasza produkcja z hektara spadła o połowę, to my albo mamy mniej żywności, albo musimy powiększać areał uprawny. I oczywiście powiększyć areał uprawnego w nieskończoność się nie da. Natomiast odbywa się to kosztem wycięcia lasów. Także aktywność rolnicza zmniejsza areał rolniczy, zostawia wolną przestrzeń na uprawę, na wytworzenie lasów. Pamiętamy, że cała logika tworzenia lasów w Europie była podyktowana dostępem do żywności, że tak naprawdę to, że u nas jest 60% sosny, to wynika z prostej przyczyny, że my tak naprawdę wszystkie możliwe kawałki ziemi uprawiamy, a już jak się nie da na tym czegokolwiek zrobić, to wtedy to na tym tworzymy las. Mówiąc tą piątą czy szóstą, piątą Z, czyli tą do zalesienia, tą klasę, to ona wynika z faktu, że tam nie da się produkować żywności. Jak pojedziemy na przykład do Holandii, to mnie bardzo zaskoczyło. Kiedyś pojechałem do rezerwatu przyrody, odkryłem, że to de facto jest zdewastowana powierzchnia, na której w zasadzie wszystko, co może rosnąć, to karłowate sosny. No i jeżeli już nic nie było tam, co nie można było niczego zrobić, posadzono jakieś sosny i zrobiono z tego rezerwat, bo już w zasadzie nic tego nie było. I nazwano to rezerwatem i pewnie gdzieś, gdy spojrzymy w bazę danych, to Holandia ma jakiś taki, powiedzmy, teren chroniony. To generalnie to w ogóle nie wiem nawet, jak to nazwać, ale jest to jakieś takie chronione bonsai, bym powiedział, albo chroniony przykład zniszczenia krajobrazu przez nadmierną gospodarkę, przez niezrównoważoną gospodarkę, ale to już jest jakby kwestia taka, bym chciał, semantyki. Natomiast zalesianie terenów rolniczych jak najbardziej ma sens i rzeczywiście to już jak wcześniej wspomniałem, będzie oprócz tej funkcji pochłaniania dwutlenku węgla, no na pewno będzie też stabilizować mikroklimat, tu mówię o opadach i też tworząc przestrzeń dla organizmów, nie tylko homo sapiens, czy dzik, czy jeleń, ale także innych, które będą mogły tu funkcjonować. Dziękujemy. Czas nam się kończy powoli. Nie wiem, czy pan profesor jeszcze tutaj nam pozwoli zadać jakieś pytanie. Ja tylko bym się odniósł do tej kwestii rolniczej, pozwolę sobie, i do tego, że te tereny rolne, potrzeba ich coraz więcej. Ale też mówi się, nie wiem na ile to ma potwierdzenie, że w przypadku zmiany jakby przyzwyczajeń żywieniowych ludzi, czyli przejście na dietę roślinną, byłoby takim krokiem, które by pozwoliło zmniejszyć ilość tych terenów rolniczych, ponieważ duża część jest zajmowana przez jedzenie, które ma wyżywić z kolei właśnie hodowle przemysłowe. To znaczy tu ja bym powiedział, jak już na ten temat rozmawiamy, to mi się bardzo koncepcja
przeniesienia się czy bardziej wegetariańskiego odżywiania jest absolutnie, no szczególnie też z perspektywy klimatu, dobrym jakby ruchem, dobrym kierunkiem, bo pamiętamy, że produkcja wołowiny to naprawdę olbrzymie ilości emitowanego metanu do atmosfery i tu rzeczywiście podoba mi się ta koncepcja bardzo. Wydaje się, że jest sensowna i rzeczywiście jednym z takich elementów czy skutków może być zmniejszenie areału, bo rzeczywiście gdybyśmy się, że tak powiem, zamienili w, że tak powiem, wegetarian wszyscy, to na pewno byśmy taki efekt odczuli. To na pewno z perspektywy energetycznej ma to znaczenie. Natomiast trzeba też powiedzieć, że nie wszystkie tereny dadzą się w ten sposób potraktować, bo ja nie jestem pewny, czy gleby, które są pod pastwiskami, wszystkie są wystarczająco odporne, żeby na nich stosować normalną uprawę. To wynika z faktu, że często pastwiska lokowane są na terenach organicznych, takich na glebach organicznych i one na przykład na orkę, na taką klasyczną, na klasyczne przygotowanie, one nie są zbyt odporne. Tam w skrócie mówiąc, tam może rosnąć tylko trawa i wtedy rzeczywiście pojawia się krowa jako jedyny sposób na pozyskanie tej, zebranie tej energii, zamianę na przykład w mleko czy w mięso, być może owce są mniej emisyjne. Natomiast warto o tym pamiętać, że to niektóre ruchy generalnie będą ograniczane przez środowisko. Nie każde gleby da się w ten sposób potraktować. No, jeszcze raz, no, pastwiska są dobrym przykładem. Na pastwisku nie zawsze da się, pastwiska nie zawsze da się zaorać, ono po prostu będzie tracić materię organiczną, a występowanie tam roślin takich zielonych często stabilizuje ten ekosystem i sprawia, że być może nie emituje tyle dwutlenku węgla do atmosfery. Rozumiem, dziękuję. To przekażę jeszcze pytanie. Tutaj trochę się oderwiemy od ziemi, ponieważ Agnieszka Maria pyta, z czego wynika cykliczność zmian aktywności Słońca? Wow. Szczerze powiedziawszy nie wiem, ale ja nawet nie wiem, czy ktokolwiek wie, szczerze powiedziawszy. Mam wrażenie, że to chyba jest wciąż zagadka, jeżeli chodzi o pojawienie się. Dobieramy ten kształty... Nie, to pozwoli pani Agnieszko Mario, że nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, jeszcze może poczytam. Spróbuję poczytać i zobaczyć, ale powiem szczerze, nie wiem. Dobrze, to jeszcze w takim razie jedno pytanie. Pozwolimy sobie, pan Paweł pyta, czy wzrost stężenia dwutlenku siarki nie jest skorelowany ze wzrostem ilości w atmosferze siarczynów, czyli tak zwanych kwaśnych deszczów? To ja bym powiedział tak, gdy spojrzymy na lata 90., to odpowiedź trochę, jak spojrzymy na lata 90., domyślam się, że rozmawiam z osobą, że pan Paweł ma troszkę mniej lat, ale to zobaczymy, że na przykład pojawia się problem kwaśnych deszczów. To wynika z faktu, że spalamy węgiel, szczególnie w naszej części Europy, jest bardzo zasiarczony. To powoduje produkcję olbrzymiej ilości związków siarki, które trafiają do atmosfery, mieszają się z cząsteczkami wody, tworząc często kwaśne deszcze. I w tych latach 90., 80., 90. pojawia się silny ruch w kierunku usunięcia siarczanów z naszych spalin, ze spalin kominów elektrowni. I rzeczywiście to działa. Są filtry siarczanowe, które produkuje, na bazie których produkowany jest gips, a równocześnie usuwa się tą siarkę ze spalin. To jest powód, dla którego często rozmawiam, szczególnie z elektrowniami węglowymi, słyszę taki argument, który no, poniekąd jest słuszny, że ich filtry są po prostu doskonałe. Rzeczywiście emitują zanieczyszczeń mniej niż jedno osiedle jakichś domków przy produkcji no, często no, olbrzymich ilości energii. Natomiast dlaczego tyle na temat tych związków siarki w atmosferze? Bo my wtedy spowodowaliśmy brak, czy ten wysiłek sprawił, że kwaśne deszcze nie działają i rzeczywiście niektóre ekosystemy odetchnęły z ulgą. Tutaj czytajmy Góry Izerskie, które pod wpływem kwaśnych deszczy dość mocno zostały, ich funkcjonowanie zostało mocno zaburzone. Natomiast trzeba równocześnie powiedzieć, że redukcja emisji siarczanów jeszcze bardziej spotęgowała
efekt szklarniowy, bo one de facto ochładzały system. I tu dochodzimy do tego właśnie momentu takiego znowu zakręcenia związanego z emisją siarczanów do atmosfery, bo z jednej strony, no, w skrócie mówiąc, trujące, szkodliwe dla ekosystemów, a z drugiej strony chłodzące system, ale pamiętamy, że niedługo, bo długo w atmosferze nie przybywają. Zaczynamy odkrywać, że w zasadzie mamy całą masę elementów, które trzeba wziąć naraz, a może po prostu dać sobie spokój i nie spalać. Wtedy w ten sposób nie mamy zupełnie, nie rozwiązujemy problemów, które sami sobie zrobiliśmy. To jest w zasadzie moja odpowiedź. Alan? Tak. Czy Alan jest tam jeszcze? A już widzę, ale pytanie widzę i bardzo dziękuję za pytanie. Może ja nie odpowiem w kontekście jednego drzewa, ale pozwólcie Państwo, że powiem tak. Jeżeli weźmiemy hektar lasu takiego polskiego, to on jest w stanie w ciągu roku średnio, mówię o średnio, czyli zarówno wrzucamy do worka wszystko, stare i nowe, stare i młode drzewostany, to jest w stanie pochłonąć mniej więcej 3 tony dwutlenku węgla. Jeżeli to będą drzewa, nie wiem, jak sadzimy las, to pewnie gdzieś w granicach 9000 sadzonek, gdy kończy się, że tak powiem, proces produkcyjny w wieku mniej więcej 120 lat, mówię o sośnie, to będzie 400 drzew na hektarze, czyli to pewnie, to zależy wszystko od rozmiaru tego drzewa. Ale bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie, jeżeli chodzi o proces fotosyntezy, bo my musimy pamiętać, że de facto wszystkie organizmy, które funkcjonują, które nazywamy żywymi, one emitują dwutlenek węgla. My emitujemy dwutlenek węgla, drzewa emitują dwutlenek węgla, trawa, nie wiem, chomik, wszyscy emitujemy dwutlenek węgla, bo w ten sposób pozyskujemy energię z węglowodanów albo ze związków węgla. Natomiast rośliny zwane producentami, w tym przypadku rośliny no, zielone, tu w naszym regionie, to są te, które pochłaniają dwutlenek, mają oprócz zdolności, oprócz emisji, jeszcze pochłaniają. I trzeba powiedzieć, że ta fotosynteza, jeżeli jest odpowiednio przeprowadzona w odpowiednich warunkach, czyli odpowiednia temperatura, ilość promieniowania, jest zdecydowanie przeważa nad pochłanianiem, nad emisją, przepraszam. Dlatego rzeczywiście jest tak, że w nocy mamy emisję i za dnia mamy emisję, ale ta dzienna fotosynteza, jeżeli na przykład drzewo rośnie, to oznacza, że ta fotosynteza za dnia jest większa i dochodzimy do pojęcia czegoś, co nazywamy bilansem, czyli że przychody w tym bilansie są większe niż rozchody, niż wydatki. Jeżeli tak jest, to rośnie drzewo, rośnie trawa, rośnie ziemniak, rośnie buraczek świkłowy. Natomiast gdy mamy do czynienia z sytuacją, że na przykład, nie wiem, obumiera nam coś, to oczywiście emisja jest większa, bo nie ma w ogóle pochłaniania. I rzeczywiście tu wspomina Pan o gnijącym drewnie. Trzeba powiedzieć, że to jest taki zbiornik, z którego dwutlenek węgla ulatuje. No ale też można sobie wyobrazić, że tych kłód martwych, one trochę więcej leży w lesie i one stanowią pewnego rodzaju zbiornik dwutlenku węgla. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że w gospodarczym lesie zostawienie drewna będzie problemem, bo pojawi nam się zagrożenie pożarowe. Może niekoniecznie szkodniki, bo tu z jednej strony straszy się z szkodnikami, ale pewnie to martwe drewno ma jeszcze inne funkcje niż tylko przyciąganie szkodników tak zwanych. Natomiast zagrożenie pożarowe już jest, może być poważne. Natomiast no, w takich rezerwatach czy powierzchniach chronionych ja absolutnie jestem zwolennikiem tych dodatkowych porcji drewna, które zostają i które no, służą jako magazyn dwutlenku węgla. I wody. No, wody, bazę do rozwoju różnorodności, bo w zasadzie no, ta masa drewna to jest też energia, która słoneczna, która została pochłonięta przez te drzewa kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, no i w zasadzie z niej mogą korzystać grzyby, bakterie, no, wszystkie organizmy, które gdzieś są w stanie się wpiąć w ten taki strumień energii, zwany, że tak powiem, tym łańcuchem troficznym, to tak w zasadzie działa.
Jasne, dziękuję. To na koniec może ostatnie pytanie tutaj pozwolę sobie jeszcze zadać. Z takim małym... Nie słyszę pana Alana, widzę tylko... Nie słychać mnie? Halo, halo? Ja słyszę. Halo, halo? A. Ja właśnie nie słyszę, ale jeżeli wszyscy słyszą, a nie słyszę, to jakoś sobie poradzimy. Dobrze, to w takim razie ja tylko wrzucę pytanie, które będzie trochę apokaliptyczne. Coś... Wrzuciłem pytanie. Antoni, możesz... No, nie, panie profesorze, czekamy tak? na tą odpowiedź. Najważniejsza. A, bo... Dobra, oj, to jest ciekawe pytanie. Czyli kiedy nastąpi katastrofa, a czy my możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że znaczy w zasadzie nasze często, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, słucha różnych historii typu wierzenia, to pojawia się pojęcie apokalipsy, czyli jednego dnia przyjeżdżają jeźdźcy i w zasadzie kończą cały świat. Nie jestem pewny, czy w ten sposób odbędzie się, że tak powiem, zakończenie tej historii, zmiana klimatu. Natomiast trzeba powiedzieć tak, zmiana klimatu, ja postrzegam zmianę klimatu jako pewnego rodzaju, znaczy klimat to jest taki, jeden z takich czynników, który w zasadzie warunkuje wszystko. No bo jadąc na przykład nad Morze Śródziemne, my jedziemy dlatego nad Morze Śródziemne, bo tam jest taki klimat. Jadąc, nie wiem, do Skandynawii jedziemy, bo właśnie taki jest klimat. No oczywiście jakby klimat jest pewną ramą, która nas otacza, która warunkuje to, czy rośliny rosną, czy nie, czy mamy możliwość przedostaniem się z jednego końca kraju na drugi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta zmiana klimatu to nie będzie, to ja nie oczekuję, że zmiana klimatu to będzie jedno wielkie uderzenie, tylko raczej widzę to w ten sposób, że to jest coraz bardziej narastający stan podgorączkowy. On będzie coraz bardziej dolegliwy, do tego stopnia, że później będzie uderzenie na przykład jakiegokolwiek innego elementu, no typu na przykład pandemia wirusa, jakby dołoży do tego i sprawi, że nagle się okaże, że tak, mamy problem z dostępem do żywności, zaburzony został bilans wodny naszego krajobrazu, no i wtedy przychodzi gwałtowne uderzenie na przykład związane z pandemią. Krótko mówiąc, to będzie, to poniekąd jest nawiązanie do tego pytania profesora Skubały na początku, że my gdy mówimy o zmianach klimatu, to mówimy o pewnych ramach, w ramach wewnątrz których dzieje się reszta. I dlatego też między innymi trudno jest komunikować coś takiego, bo nam się wydaje, że my jesteśmy cały czas do tego w stanie się dostosować. No i tak ostatnio ta susza kwietniowa, która obecnie nas już doświadczyła, na glebach szczególnie tych słabych, nagle wskazuje, że mamy problem z produkcją rolniczą. W zasadzie jakby niewielka rzecz, bo można sobie wyobrazić, że sprowadzimy pożywienie z innego miejsca na ziemi, no ale co jeśli zaburzyliśmy cały system ekonomiczny wirusem? Ja nie widzę końca świata z perspektywy zmiany klimatu jako jedno uderzenie jeźdźców w apokalipsy. Myślę, że to jest narastający stan podgorączkowy, który sprawi, że będziemy na tyle słabi, że później dojdzie coś, co nas, że tak powiem, dobije. Ale też, żeby było jasne, dopóki się nie zabierzemy za broń atomową, to jakoś przetrwamy, tylko jest pytanie w jakim stylu i myślę, że to będzie potężny regres. Dziękuję bardzo. Dziękuję tym optymistycznym akcentem. Tak, tego końca świata nie będzie, jak pisał poeta. Chciałby się opowiedzieć jakąś ładną historię, proszę bardzo, znowu nie. To właśnie ja do tego nawiązywałem, bo pan profesor wcześniej mówił o tym, że stara się raczej przedstawiać w jaśniejszych barwach swoją historię czy swoje opowieści, które są. Natomiast różnie to wychodzi i często właśnie kończy się jakimś
nieco pesymistycznym akcentem, ale tu mi się wydaje, że nie było takiej bardzo czarnej wizji, więc dziękujemy. Bardzo dziękuję za Pana obecność, za Pana podzielenie. Ja szczerze powiedziawszy nie słyszę, ale domyślam się, że... Ja w takim razie będę... Czy ja jestem słyszany? Panie ja słyszę, panie? Tak. Aha. Tak? To tak, Pana Alana kompletnie nie, przepraszam. Jakaś sprawa. No w każdym bądź razie dziękujemy bardzo. Jeżeli Pan nie słyszy Alana, to ja postaram się w imieniu wszystkich słuchaczy i również Alana bardzo podziękować za wszystkie odpowiedzi, a na końcu powiem, którą odpowiedź cenię najbardziej i to jest to, co odróżnia naukowca od wyrobnika nauki. Otóż Pan Profesor na jedno z pytań odpowiedział nie wiem i za to pytanie szczególnie serdecznie dziękuję. Ja bardzo dziękuję za spotkanie, to półtorej, już tu siedzimy ponad półtorej godziny i jeszcze jest sporo uczestników, także było strasznie miło. Dziękuję Państwu bardzo. No i za tydzień następne webinarium chętnie się włączę, posłucham. Dziękuję jeszcze raz za obecność. Pana Darka tylko przeproszę za to, że być może w jakiś sposób zadałem czy dodałem komentarz do jego pytania na temat inżynierii atmosferycznej. Miałem tylko na myśli tylko to, że no, że po prostu są pewne historie czy teorie, które warto zweryfikować. Jedne okazują się mitami, czy właśnie jakimiś teoriami spiskowymi, inne niekoniecznie. I to tyle. Pan Darek też zapytał tutaj i to jakby pytanie biorę na siebie dotyczące tego, czy ekolodzy współpracują z psychologami w kwestii jakiegoś wpływania na społeczeństwo. Raczej nie mamy, przynajmniej w pracowni na rzecz wszystkich istot i organizacjach, które znam, nie staramy się stosować inżynierii społecznej. Przepraszam, jesteś jeszcze Antoni tutaj, bo ja teraz nie wiem, jak tu się przełączać na tryb... No do rana musimy zostać, do rana. Kto chce, to dalej, teza będzie trwała. Dobrze, tylko Alana nie widzę i nie słyszę, szczerze powiedziawszy. Jasne. Jeżeli chodzi, to ja dokończę, tylko powiem, że tak, że jakby opieramy się często na wiedzy jakiejś psychologicznej, czy staramy się z tego korzystać, natomiast przede wszystkim działania tych organizacji, z którymi my współpracujemy. Nie słyszę Alana cały czas, przepraszam. Ale tak troszkę. A my jakiś na tryb prywatny jakoś przechodzimy? Czy tu nie. A wszyscy słyszą Alana poza panem profesorem, niestety. To jest. A, dobra, okej. Okay. Także jakby podejmujemy te działania, ale opieram się przede wszystkim na wiedzy i na nauce, a nauka nie zawsze jest sexy i łatwo ją czasami odeprzeć pewnymi chwytliwymi hasłami i to jest ta jakby wieczna walka między właśnie nauką a teoriami różnymi, czasami spiskowymi właśnie. Niemniej bardzo dziękuję, zapraszam za tydzień na wykład pana doktora Jaroszewicza na temat Puszczy Białowieskiej. Będzie na pewno ciekawie, będzie wiele ważnych tematów, ważnych wątków podjętych, które się pojawiają cały czas. Także dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.